Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Czy ja wykonałem misje, które były w poprzednim odcinku? Wydaje mi się, że tak. Zobaczmy sobie jeszcze. Wróć do o Jezu, Dijkstry zawsze. Zawsze mam problem z tym, na Zoom. Ale dobra, okej, okay. Kierunek, ślami Ciri. Czyli na razie musimy się skupić na tym skarbie, ale zrobimy to misję ochotnik, która mnie osobiście bardzo ciekawi. Wydaje mi się, że przy okazji, że coś mi się ze save'em mogło stać, ponieważ w tak zwanym międzyczasie wyłączyło mi komputer, ale jednak coś tu się pozapisywało. To jest dziwne, te zapisy są naprawdę bardzo dziwne. Aha, a jesteśmy tutaj. Ja ogólnie zacząłem nagrywać kolejny odcinek ostatnio i przyszedłem tutaj, wykonałem jakąś misję pojedynczą. Poszedłem do tego bożka, który powodował, że jedna z potrzebnych nam osób miała koszmar. Pamiętacie tę kobietę? Kilka odcinków temu było. Właśnie tam ona... Tam właśnie poszliśmy. Nie wiem, czy właśnie to się nagrało, czy nie, bo jak mówię, właśnie miałem problem z odcinkiem. Myślę, że pójdziemy tutaj. A, no tak, najpierw musielibyśmy wybrać szybką podróż w ogóle. I teraz do bramy zachodniej. Myślę, wydaje, że to jest najlepsza opcja tutaj. I teraz powinna nas prosta droga prowadzić. Dlaczego niby nie? What the fuck? Te nas nie przepuszczą, czy co? Dlaczego mnie to prowadzi naokoło dokładnie? Tędy nie mogę przejść? No też mogę. Proszę cię, gro. Tak będzie szybciej, no definitywnie będzie szybciej. Dokąd mnie to prowadzi w ogóle? No mogę sobie dać... O! Nagle załapało tutaj. No spoko. Ważne, że załapało, gdzie mam iść. To jest najważniejsze. No z dziada pradziada. No kto by pomyślał? Z dziada pradziada. Ho, ho, ho. O, kedoki, o, kedoki. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Zaraz się zatrujesz. Tutaj jest jakiś sklep, ale... On nas raczej nie interesuje, chociaż w sumie moglibyśmy coś w niego sprzedać. Pokaż mi swoje towary. Okej, czy mogę ciebie sprzedać wszystko? Prawdopodobnie mogę i tak robię. Dobra. To mamy z głowy, super. Naprawdę mieliśmy dużo tego. A to mogę sprzedać. To jest lepszy nawet, kurde. Czy coś tu sprzedajemy jeszcze? No moglibyśmy ten syf posprzedawać, ale to jest Wiedźmin, tu się może wszystko przydać. Bywaj. No bywaj, bywaj, stary, bywaj. Ogólnie Wiedźmin to jest gra, w której ilość pieniędzy za bardzo nie ma znaczenia. Czasami można niektóre rzeczy wykonać poprzez płacenie, a tak naprawdę pieniądze są bez znaczenia, totalnie. Prawie tak bardzo bez znaczenia, te pieniądze są jak w Mass Effect 3, w którym niby miałem te pieniądze, znaczy dalej mam, ale no raczej nie wydaję za bardzo, chociaż czasami coś tam na siłę pójdę, jakąś broń sobie kupię. O, nekery biegną, no proszę bardzo, ja bym stąd poszedł lepiej. Nie, no toż idź. Dlaczego on tak łapie taki fokus? No nie rozumiem za bardzo, dlaczego ta gra jakby tak myśli za mnie. Troszeczkę mnie stresuje, nie wiem. Może tylko ja tak mam. Halo, panowie. Ale ładnie nam się wysadzili chłopaki. Czy mamy tutaj coś do zebrania może? Chyba nie, coś tym... Coś mogę podpalić, ale raczej to nic im nie wypadało. Okej, czas go zabić. No i dobra, możemy już iść. Pójdź go tam. No i o to chodziło. Przy okazji prowadzi nas taką dziwną ścieżką, bo zdaje mi się, że akurat tędy bym nie poszedł raczej. Poszedłbym raczej tak, no wpław, na wprost. Tutaj zdaje mi się, że gra jednak wychwyciła nam drogę naokoło. Trudno stwierdzić w sumie dlaczego tak zrobiła, ale skoro tak zrobiła, zaufajmy jej trochę. Chociaż troszeczkę nie do końca chętnie, bo jak mówiłem wielokrotnie w tej, że GPS jest no, dosyć spieprzony. Dzieją się cuda, czasami naprawdę cuda.
cudawianki z tą kropkownicą na mapie, naprawdę. Oj, nie bij tej wody. Co ona ci zrobiła? Zejrzyj się po okolicy. W ogóle coś ma mi coś powiedzieć chyba, czy nie? Chyba ma, co? Nie, dobra, mam po prostu wejść do okręgu i tam poszukać. No to jest to, co ja rozumiem w tej grze. To jest jedna z tych rzeczy, którą ja bardzo rozumiem. Jedna z niewielu rzeczy, którą ja rozumiem. Warto się tu rozejrzeć. No rzeczywiście, może i warto. Tak, i dokładnie w tym miejscu włączył mi się prąd, kiedy dosyć nagrywałem odcinek. Nie ma te ludź, tu rdańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta rdańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radoswida Fał. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Piękna logika. Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho, ja słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Ja pierdziel. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Ja nie mogę. Co to za posrana misja. Okej. Gdzie mam iść, żeby tą farbę mu kupić? Okej, tam jest jakiś punkt, który mówi, że tam można by kupić farbę. Pójdziemy, kupimy, ciekawe co zostaniemy od niego. Ja się zastanawiam, co on może nam dać. Mam nadzieję, że jakiś fajny mieczyk, że da nam coś ciekawego, coś takiego przedmiotowego, co na przykład zostawili żołnierze, znaczy zostawili, umarli, to nie mogli tego wziąć. No trudno powiedzieć. A, dobra, ten obok. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. Okej, masz farbę. Masz farbę. Dobra. Dzięki, stary. Bywaj.
mam farbę. Pytanie teraz brzmi, po cholerę mu ta farba jest. Zakładam, że narysuję herby na tych swoich murach typu obronnego. Chociaż je zrobił tak dosyć chałupniczo. Okej. Fort Białego Orła. Ja pierdzielę. Cześć, mały. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A Luc umie malować? Ja rozkazuję! Niech umie! To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego, jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry Luc. Nie taki jak inne. Dziękuję. Kogo z kuflem wita zorza, to piechurzy z łukomorza. Pytki do boju, miecze w dłoń. O, dostałem jakiś schemat. Fajnie. Ciekawe, co to za schemat w ogóle jest. Gwennel. Rękawice topornika. Okej, no coś tam podostawałem. Fajnie, fajnie wiedzieć. Naprawdę. Tymczasem misja kolejna. Kierunek Skellige. Nie. To jeszcze nie. Do Roivena wracamy. Okidoki. Debot również powinien tu gdzieś być. Troszeczkę daleko, ale w sumie czemu nie... Okej. Idziemy do niego. Widziałeś nowe kelnerki? Jest na co. Jeszcze jak. Ochotnik zakończony. Ktoś się tam nie wyspał chyba ze strażników. O, i teraz zaczyna się kolejny etap misji o Jaskrze. Dowiadujemy się o nim ważnych rzeczy. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Miałeś mi coś pokazać. A ty się na mnie wypiąłeś. Chodź, bo tym razem już bez numeru, dobra? Proszę za mną. Jego głos teraz zabrzmiał idealnie jak w Warcraftie 3. Jeden z paladynów. Uther bodajże. Uther chyba taki miał głos właśnie. Albo może wszyscy rycerze? Z rasy ludzi? Nie pamiętam już dokładnie, ale jakiś ten głos bardzo, bardzo dobrze kojarzę. Chyba, że w obu tych jednostkach dawał ten człowiek głos. Bart, znowu... Bart, przestań w tej chwili. Ja zły. Przeze mnie zginie Bator Wula. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych precjozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torbuna. W
przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe wbarta głowa. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba, że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie, nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. Ja pierdzielę. To zawsze mnie rozbawia, jak zajebali im, kurde, tyle pieniędzy, włamując się od tyłu po prostu. Totalną drękę. Przy okazji. Musimy użyć tą miksturę. Tylko gdzie ona jest? To jest pytanie. Zakładam, że to jest ta.
Mikstura? Nie, to jest po prostu cytrynówka, tak? Okej. Okay. To jest tutaj jednak. Więc jak to użyć? To jest pytanie. No jaskier, co ty się wpakowałeś? Nie, nie w ten sposób. Jakoś muszę tu kliknąć. Aha. Aha, przytrzymać trzeba. No dobrze, że to ogarnąłem teraz. Naprawdę dobra opcja. No cóż. Chociaż w końcu. Wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Dobra, ale był alkohol, więc spoko. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Podmuch wyrwał ją ze ściany. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciał aż tutaj. Dobra, no, dobre info. Dużo alkoholu. O Jezu, jakieś schematy. Panie, co tu się podziało? Tutaj widziałem, że było sporo rzeczy ogarniętych. Pręt koło pręta. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Okej. Tu nic nie ma, nie ma. Utopce. No to... Zakładam, że nie powinienem tutaj używać ognia w ogóle, bo to mogłoby być bardzo szkodliwe dla mnie. Ale tu coś mamy. O, fuck, znowu przyszedł kolejny. Ała, 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 ała. Dobra. Trzeba ich wyjebać z butów, czy nie? O, nie załapało. Serio, nie wybuchło? Ale chamskie. Dobra, mamy was. Tyle dobrze. Tu było coś do podniesienia, ale nie. Oczywiście kolejny miotek się trafił. Okej, z głowy. To ten osiłek, o którym mówił Dijkstra. No. Spoko, mogę go przeszukać? Zdaje się, że nie. Tutaj było coś na ziemi, ale gdzieś dalej zdaje mi się właśnie. O, tutaj jest, mamy. Nie, tutaj, podnieś to. Przeszedł tędy, na pewno. Tutaj nic nie ma. O tym trupie Dijkstra nie mówił. To musi być ktoś z ekipy Jaskra. Wszędzie wymiociny. Widać, też wypił antidotum. I też go nie utrzymał. Muszę spalić te trupy. Inaczej utopce nie przestaną się tu złazić. Mówisz, że spalicie? Okej. Okay. Zakładam, że ognia nie mam teraz używać, bo to będzie głupie, tak? Tak coś czuję. Albo? Może jednak. Przecież ten gaz nie wygląda taki. Dobra, nie jest łatwowalny. Teraz utopce pójdą żerować w innej części kanału. Okej, teraz jak to wygląda tutaj? Tutaj to raczej nie wygląda w sumie, nic tu się nie dzieje. A gdzieś u góry może coś będzie. Czy nie powinienem już coś znaleźć ogólnie? Ile to jest alkoholu? Ja pierdolę.
Pójdę jeszcze tutaj zobaczyć ten alkohol, bo może coś tu jeszcze będzie. Jest, spirytus, spirytus, fiolka, fiolka. A tutaj co? Zamknięte, okej. Czyli tutaj dalej już nie musimy niczego szukać. Pytanie brzmi, gdzie teraz szukamy? Jakiś drucik jeszcze. Tutaj raczej? Okej, tutaj. A czyli widać, że coś nie ogarnęliśmy jeszcze. Tam coś więcej musi być, skoro cały czas je pcha tam z powrotem. Tutaj coś? Nie, okej. Co mogliśmy przeoczyć? Na pewno coś związanego z rurami, bo... wyczaiło nam, że tamtych rur byśmy nie mogli użyć, więc trzeba znaleźć takie, które można byłoby użyć. To logiczne. Może też byłoby się poleczyć trochę. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Dobra, czyli to jeszcze druga część była. Przed eksplozją. A nie ma drugiej części. Tutaj musi coś być z tym. Tu jest kratka. Tu jest kratka. Tu jest kratka. I gdzieś tej kratki nie może być. Tylko gdzie? Aha, dobra, znaleźliśmy jakieś przejście kolejne? Czy to z powrotem wracamy do punktu wyjścia? Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciał aż tutaj. No ja rozumiem, ale problem jest taki, że dalej nie wiem gdzie tam też tego szukać. Więcej spirytusu, fajnie. No i gdzie to może być? Tutaj nie. Skoro tutaj też nie, to gdzie? Tu nie. Tutaj coś. Również to nie jest dobre miejsce. Ale tutaj mamy sporo przejść, więc może gdzieś w tym kierunku. Ale gro. O, tu coś leży. Kolejne świecidełko. Perła. Czyli coś tu znaleźliśmy mimo wszystko. Oh shit. O. Jeszcze jedna błyskotka. Czyli po tym śladzie mieliśmy iść. Denko srebrnego pojemniczka, pokryte runami i nadtopione, pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby, pachnie jak... olej z wiwerny i karmę? Coś tam zaktualizowano. Spoko. Zakładam, że teraz mam tu wrócić. Zobaczyć, co tu się podzieje jeszcze. O, coś tu jest niby. No coś tu... coś tu znalazł, definitywnie. Złoto. Musiało wypaść z jednej ze skrzyń Dijkstry. Ho, ho. Zarobek jest, nie? Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do... no, czyli o to chodziło. Jezusie. Tej rury na wejście zauważyłem. Oh my fucking god. Ale to było pechowe. Ale jest ogarnięte, to spoko. To najważniejsze, nie? Teraz Dijkstra, powiedz mi, co tam się mogło wyczaić w tym temacie.
Gdzie nam polaz w ogóle? Ile można siedzieć? Kurde no. Nawet nie pilnuję interesu w ogóle. Myślałem, że to ona, to jakiś inny gościu. A, znowu tutaj, dobra. Chwilę? Mam, czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój Fons. Piękna śmierć. Miał coś przy sobie? Nic ciekawego. Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tragarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trop. Dosłownie. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfordzkiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta, wielki bum! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Okej, ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku z gry Wiedźmin 3. Do usłyszenia już niedługo, siemanko. No i cześć.